Cześć, siemanko, Guten Morgen. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co znajduje się w tym pudełku. Zapraszam. Dzisiaj zobaczycie mój debiut unboxingu rzeczy, które udało mi się ostatnimi czasy kupić. A są to, jak już mogliście się domyśleć z samego początku, nowe koła. Chciałbym je z Wami rozpakować, chociaż jak już widzicie, pomogłem sobie i rozpakowałem. Także sprawdzimy sobie, ile ważą, jak wyglądają. Na zdjęciach wyglądają mega. Zobaczymy, jak wyglądają w realu i opowiem o tym, jakie opony wlecą. No na razie Wam nie powiem o tym, jak się na nich jeździ, bo dopiero je otworzymy. Także lecimy z tematem. O, przygotuję sobie wagę. Będziemy działać na takim sprzęcie. No i co? Sprawdzamy, co tutaj nam paki wysłali. Oczywiście jak zawsze mega zapakowany. Tutaj jest jeszcze taki jeden kartonik, który już wyjąłem. A teraz zobaczycie, co ciekawego Woron Kolarzyna wymyślił, jeśli chodzi o nowe koła. O, a są to kółeczka Evanlighta, topowe kółka Evanlighta, czyli Championy. Padło na 45 mm. Pewnie zapytacie teraz, czemu akurat te? Miałem już 38 mm, czyli New Disc 38. Dlaczego padło na 45 mm? Zrobiłem taką małą ankietę na Instagramie. Ankietę, no zapytanie do osób, które jeżdżą na stożkach powyżej 50. No i niestety chyba każda odpowiedź była taka, że czepota na tych większych stożkach, więc zdecydowałem się coś pomiędzy 38 a 50, czyli 45 mm, ale po namowie Evanlighta wybrałem model Champion. Cena jest, no, cena jest duża. No, koszt takich kółek w podstawie to chyba 5900 zł, więc nie są to tanie rzeczy. No ale mamy już topowy model Evanlighta. Zobaczymy, jak to będzie miało odzwierciedlenie w jeździe. Nie liczę tu na jakieś super zyski, ale po testach, a zapraszam Was na porównawczy test właśnie 38 do kół Shimano, tam było chyba 19 mm. Gdzie powyżej 27 km mamy już różnicę jadąc na stożkach. A że tutaj mamy 45, a nie 38, to liczę na to, że no, będę jeszcze szybszy, a bardziej zależy mi na tym, żeby łatwiej mi było utrzymywać prędkości powyżej 30 km na godzinę. No, jak zobaczycie na teście, powyżej 27 km mamy już z tego korzyści. Także tutaj mamy jedno kółko, jest to przednie kółko. Co tu mogę jeszcze wspomnieć? No jest tak, chciałem standardowe szprychy, nie Areo, bo mam złe doświadczenia z Areo szprychami, one po prostu pode mną, nawet pode mną, a waży w tej chwili chyba 71 kg, strzelały tak jak na 38 miałem. Zwykłe szprychy tu też takie padły i oczywiście padło na pancerne, nie wiem czy zobaczycie, pancerne piasty, jako są DT Swissa 350. Wiadomo, wyścigi będą w tym roku w nie wiadomo jakich warunkach. Liczymy tutaj na niezawodność tych piast i nie myślenia o tym, że nam się coś tam zatrze. Mamy przednie kółeczko. Rozpakujemy sobie teraz tył. Oczywiście musi być kąteczka. No, jak dla mnie po rozpakowaniu robi mega wrażenie, jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Tak, mamy tylne kółko. W tej chwili jest ten ratchet chyba 18 ząbków, chyba 18. Będę chciał wymienić na 54, jak się nie mylę. Teraz powiecie,
po co amatorowi jakieś tam zmiana tutaj tych ząbków. No, zakręcimy, żeby nie było. No, słychać, że pyrka nowością. Wracając, dlaczego będę chciał wymienić na T54? Nie dlatego, że będzie głośniej i nie będę musiał używać dzwoneczka. A ze względu na to, że może nie wszyscy się domyślają, nie wiedzą o tym, w przypadku 18 mamy tam tą koronkę, która ma 18 tych uskoków, co przekłada się na to, że jak na przykład jedziemy pod górkę, zmieniamy bieg, po prostu mamy w tym momencie wolniejszą reakcję, bo mamy mniej ząbków niż przy tym największym, gdzie mamy tych ząbków 54, gdzie po prostu reakcja nasza jest szybsza. Tradycyjnie amatorowi na pewno to nie jest potrzebne, ale podczas jakichś tam spinaczek na jakichś wyścigach każda sekunda myślę, że będzie miała znaczenie, stąd będę chciał wymienić na właśnie więcej ząbków. Dobra, sam jestem ciekawy, ile one zaważą. Zaraz sobie to sprawdzimy, jaka jest waga tych kółeczek. Zważymy sobie pierwsze przednie kółeczko. Będzie takie nietypowe ważenie. Maszyna losująca już jest włączona. Zahaczymy się tutaj. No. Mamy 730 gram. I zaraz zobaczymy sobie, ile nam zaważy tę. 880. No to co? Mamy w tej chwili zważone, wyszło nam jakieś 1600 gram. Trochę więcej niż podają na stronie, ale myślę, że to nie ma się czym przejmować, bo wiadomo, na wyższych stożkach bardziej znaczenie ma to, jak ten stożek jest duży, niż jego masa. Masa bardziej ma znaczenie pod górkę niż na prostym i z górki. Wiadomo. Jeśli chodzi o kółeczka, to zapomniałem wam powiedzieć bardzo ważną, istotną rzecz. Posłużę się ze strony producenta takim czymś. I tutaj możecie zobaczyć, że w najwyższym punkcie czempiony mają tą super falę. W najwyższym punkcie mamy 45 mm. Szerokość wewnętrzna podaje nam producent, że jest 19 mm. W 38 była szerokość wewnętrzna 21 mm. Jestem ciekawy, jak będzie się układała opona. W najszerszym punkcie tutaj koła mamy 30 mm. Ja jestem mega podekscytowany, że mam te topowe koła. Zobaczymy, jak to będzie się miało do osiągów później. Teraz wam pokażę, co wskoczy, jeśli chodzi o oponki. Tak, zastrzegałem się tego, że raczej więcej tych opon nie założę. Na początek zdradzenie tajemnicy, czyli lecą nam tublesy. Zobaczymy, jak to będzie się miało. Tutaj w Veloponcie w Rzeszowie polecono mi takie mleko z drobinkami, które mają dodatkowo jakoś tam uszczelniać dziurki, które miejmy nadzieję, że ich nie będzie, które wystąpią i ma to mleko lepiej je uszczelnić. Zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem mega ciekawy, jak to będzie działało, jak w ogóle będzie mi się jeździło na tublesach na niższym ciśnieniu, a ja akurat jestem zwolennikiem dobijania dużego ciśnienia, więc zobaczymy, jak to będzie. No i teraz gwóźdź programu, w którym Woron Kolarzyna jest mistrzem jego przebijania. Tak, mamy GP5000 STR, czyli już wersja tubeless. Zobaczymy, ja jestem mega ciekawy, czy naprawdę, tak jak producent podaje,
w swoich tych opisach, że boczne ścianki, które ja umiem bardzo dobrze przebijać, rozdzierać je, naprawdę będą mocniejsze i będę z nich bardziej zadowolony. Przed startami w tym roku myślę, że mogę się pobawić w próby i zobaczyć, jak to będzie działało. No muszę wam powiedzieć, że system ten nie jest tani. No ale zobaczymy, jak to będzie działało. Jak nie, to wrócimy do opon, których nie mogę przebić, a są to Continentale 4 sezony. Też możecie zobaczyć test, że naprawdę nie są dużo gorsze od 5000, jeśli chodzi o toczenie według mojego testu, a za to są, no, moim zdaniem bardzo trudne do uszkodzenia, a przede wszystkim jeśli chodzi o boczną ściankę, która jest naprawdę zrobiona z fajnej siatki, a nawet ja wam ją pokażę bliska. Teraz na treku właśnie jeżdżę na tych oponkach i zobaczcie sobie, jaka tu jest potężna siateczka. No, bardzo ciężko jest ją uszkodzić, chociaż nie mówię, że nie daje się uszkodzić, ale naprawdę mamy mega zabezpieczenie przed przebiciem, przecięciem bocznej ścianki. Biorę się do roboty i próbuję powalczyć i założyć, może bez kompresora uda mi się te tublesy założyć i zrobić jakąś jazdę próbną, chociaż dzisiaj to już o tej porze raczej nie, chociaż uwora na kolorze nic nie wiadomo. Piszcie w komentarzach, jeśli macie doświadczenie z championami, jeśli macie doświadczenie z tublesem, jak u was to wygląda. Jestem ciekawy, jakie macie dla mnie spostrzeżenia, typy, żeby, no nie wiem, jak podchodzicie do ciśnienia, czy dajecie mniejsze, większe, czy jak zaleca producent. Niedługo pokażę wam i pochwalę się nowym sprzętem, którym będę chciał przejechać Mistrzostwa Świata. Subskrypcja, łapeczka w górę. Do klubu Strava zapraszam. Wszystkie social media do polajkowania, polubienia, obserwowania. Trzymajcie się. Hej!